Słuchajcie, jest 4:22. Czerwony na zielonym, zielone makówki. Dobra. O, jaki piękny jest. Oj, oj, oj. Nie, no, ona nagrywa. Robimy nie tylko motylki, bo już zauważyłem coś ciekawego. Także do zobaczenia za chwilę i zapraszam na film. Czołówka. Dzień dobry. Słuchajcie, jest 4:22. Wschodzi słońce. Jak widzicie, jestem wyjściowo ubrany, zatem jesteśmy w terenie. Wczoraj byłem tutaj zobaczyć i są jakieś modraszki, dlatego dzisiaj bardzo wcześnie się wybrałem, gdyż na takie owady właśnie trzeba wcześnie wychodzić, wiecie, bo później w ciągu dnia, jak jest słońce, to są bardzo aktywne i możemy nie zrobić im zdjęcia. Mam ze sobą duży plecak, którego testuję z całym moim sprzętem. Jestem niedaleko, także mogę sobie na to pozwolić. I nie wiem, czy tutaj dokładnie zobaczycie to, ale mamy takie piękne pola makowe, słuchajcie. One się ciągną wzdłuż torów, tam aż tutaj. I czasami na takich polach makowych lubią siedzieć sobie takie koniki polne. Tu się schował zielony. Czerwony na zielonym, zielone makówki. Dobra, to co? To robimy pierwsze zdjęcie. Wyciągamy sprzęt i robimy. Tam wcześniej już widziałem pająka, słuchajcie. Także staramy się zrobić jakieś ciekawe makro. O, jaki piękny jest. Oj, oj, oj. Zobaczymy, co się uda zrobić. Miejmy nadzieję, że bardzo dużo. Kurczę, nie wziąłem mówi, a mam... A tu już muszki latają, słuchajcie. Jest tak wcześnie, a one już zasuwają. No dobra, zobaczymy. Oczywiście sprzęt, który zabieram ze sobą, pokazywałem wam na pierwszym. Wyjściowy tak zwany. Ale tych muszek jest. A ja nie wziąłem ze sobą żadnego do pryskania, nie. Nie wiem, czy długo będę tu siedział. Bo to jest normalnie straszne. Jest taśma. O, może ten będę się odganiał. Zobaczymy. Może się uda. Dobrze. Sprzęt jest, resztę możemy spakować. Spróbujemy mu zrobić zdjęcie. Ustawienia standardowe. Przy główce maku siedzi, zobaczymy. O! Słuchajcie, może uda mi się nagrać. Spójrzcie. Wybaczcie, że tak trzęsie, ale z ręki robię. Jemu będziemy robić zdjęcie. Tylko nie wiem jeszcze, jak się ustawimy, słuchajcie. No dobra. Zawsze, słuchajcie, mam ze sobą statyw. Więc będzie można porobić coś ze statywem. Mam nadzieję, że mi nie ucieknie, co? O, jaki ładny. Thank you.
Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Idziemy szukać dalej. Dalej. Tutaj widziałem już jakiegoś motylka. Słuchajcie, cofnę się. Zobaczymy, jak on tutaj siedział. Też na główce maku. Myślałem, że to jest jakiś ten motylek, ale to nie jest to, widzicie? To jest po prostu mak rozłożony. Ale tu mszyc jest na tych makach. Kurczę. Szkoda, że wszystkie chińskie biedronki wytępiły nam nasze biedronki, bo one zjadały sobie takie mszyce i nie było ich tak tyle, wiecie? Teraz jedzie pociąg, to będzie mnie ciula słyszeć. Zobaczcie. Nie wiem, czy dobrze widzicie to z tej kamery, ale tutaj na główce maku siedzi motyl. To jest prawdopodobnie strzępotek ruczajnik. I tutaj, zobaczcie, mamy drugiego motylka. No dobra. Zatrzymujemy się i zobaczymy, co uda się zrobić, moi drodzy. Który pierwszy idzie na ogień? Może strzępotek, co? Słuchajcie, muszę się odwinąć troszkę, gdyż troszkę mi przeszkadza przy robieniu tego. Słuchajcie, pomagajcie sobie ręką. O tej porze one jeszcze sobie spokojnie śpią. O, jaki ładny. Słuchajcie, można by zrobić całego motylka w kadrze, ale to chyba nie będzie takie ciekawe, nie? Słuchajcie, muszę zrobić teraz jakieś tło w ręku trzymać. Musiałbym. Maków mamy tu dosyć. Weźmiemy tak. Oj. O tej porze motyle sobie spokojnie śpią, więc możemy pracować z nimi dosyć, no nie gwałtownie, tak? To jest żywe stworzenie, więc nie możemy robić gwałtownie, ale... Sójki się drą. Na pewno tego nie usłyszycie. O! Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Pięknie się wypozowało. Dobra. Tego motylka mamy. Spróbujemy teraz drugim. Co? Spróbujemy, nie? Słuchajcie, delikatnie łapiemy. One nawet teraz pozwolą nam wejść spokojnie na dłoń.
Lubię motyle z bliska naprawdę fotografować. Jestem zadowolony z dzisiejszego wyjścia. O, ale piękny. Dobra, coś wyszło. Lecimy dalej. Idziemy tam sobie w drugą stronę. Tam remontują most. Słuchajcie, może puścimy drona. Ja już jestem zadowolony z tych zdjęć. A co będzie dalej? Nie chciałbym ich robić za dużo, bo jest bardzo wcześnie, a chciałem wam tylko pokazać, że można niedaleko nawet do parku miejskiego. O, sójka, tu dwie sójki, proszę. Cztery. Wybaczcie za te małe przerwy, ale no niestety. Rano tutaj dużo kontenerów jeździ. Z moimi paczkami z AliExpress? Albo z waszymi? A, słuchajcie, ja tak się rozglądam cały czas za tymi sójkami i tak dalej, ale niestety muszę z sentymentem powiedzieć, że przedwczoraj wysłałem moją Figmę 150-500 teleobiektyw, który bardzo dobrze mi służył. Ale jak widzicie, no lepiej czuję się w makrofotografii, więc niech służy komuś innemu. Bo to bardzo dobry obiektyw był i cieszę się, że go sprzedałem. Zainwestuję może w obiektyw makro. Oczywiście recenzję znajdziecie niedługo. A my idziemy dalej. Przed siebie. Słuchajcie, widzicie, że mam założony chwytak na kamerę, nie? Ale oczywiście tak, bardzo wcześnie Robert zapomniał wziąć śruby mocującej. Tak byście widzieli, następnym razem to się nie powtórzy, tak byście widzieli po prostu to, co robię aparatem, bo nie przykładałbym aparatu do oka, do muszli ocznej, do oka, oka muszli, nie, klozetowej nie, do muszli ocznej i bym robił po prostu z ręki, byście widzieli to, co ja widzę na wyświetlaczu, tak? Byłoby fajnie. Dobrze. Mamy jakieś pół kilometra do przejścia, więc widzimy się za chwilę. Komarzyca leci. Na pewno jej nie widzieliście, ale uwierzcie mi na słowo. Nie. To nie jest komar. Komarzyce są dużo większe. Wyglądają jak komary, słuchajcie. Ale są niegroźne. One jedzą sobie pyłek kwiatowy, tak? Spijają nektar. Zresztą słuchajcie, wśród komarów samce robią to samo, tylko samice są takie krwiożercze. No baby, nie? Dobrze. Nie bójcie się przyrody, naprawdę. Jak widzicie, idę w krótkich spodenkach. Coś mi się przyczepiło. A, mak. Wczoraj byliśmy z rodzinką na spacerze i słuchajcie, myślałem, że będą już tygrzyki. Wiecie, że uwielbiam pająki. Ale na razie nie ma. Będą tygrzyki oczywiście. Będziemy robić zdjęcia z dużym makro. Jak się uda, a jak nie. A, słuchajcie, ten plecak to mam z tyłu, nie? Teraz na sobie to jest prezent od Paulinki. I go testujemy. Czuję, że jest wygodny. Jest bardzo wygodny. A co będzie dalej? Zobaczymy. No w każdym razie dron mi się zmieścił. Dwa aparaty. Statyw na zewnątrz. A jak będę gdzieś jechał, no to się coś upcha, nie?
albo się wymieni drona. Mam starszego typu w dużej torbie, nieskładane rączki, dlatego jest taki większy. Zobaczymy, na razie mi służy, co będzie dalej, pomyślimy. To jest wojskowy plecak duży i będzie fajnie. Dobra, jesteśmy powoli na miejscu. Cały czas się rozglądam, słuchajcie, za owadami, bo chciałbym wam pokazać modraszka, jak z bliska wygląda. Nie wiem, no uwielbiam te... Słuchajcie, uwielbiam te motyle, a się pojawiły. Wczoraj widzieliśmy faktycznie jednego i to był chyba Agestis albo Ikar. Nie wiem, no przecież wieczorem mają złożone skrzydła, można je poznać po plamkach. Aż tak doświadczonym motylarzem nie jestem. Zawsze mi wujek Google podpowiada. Dobra, to idziemy. Która to jest godzina? 4:56, jak widzicie, tam wschodzi słód. Wschodzi słód. 4:54, czyli 5 rano, w dzień wolny, Robert. Co ty robisz? Specjalnie dla was pokazuję. Poszłem na pole i robię... Poszłem, bo było blisko, nie? I robię dla was makro. Jaki dzisiaj był piękny wschód, wyświeciło nam chmurki. No, dobra. To co? To niedługo trzeba będzie na krajobrazy ruszyć, a tymczasem idziemy dalej. Dobrze. Szukamy modraszka. Słuchajcie, właśnie takie pola, po których teraz się dla was przemieszczam w krótkich spodniach, coś mi może dziabnie, albo nie. Zobaczymy, słuchajcie. Takie pola są idealnym biotopem dla naszych modraszków. Motyli pięknych. Ogólnie motyli, bo one lubią sobie siadać na trawkach i sobie tutaj drzemać, spać. A jak wschodzi słońce, nagrzewa nasze środowisko, to po prostu sobie latają. Szukają partnerki, przeduważają wszystkie żywoty i tak dalej. Słuchajcie, pełno żuczków widzę na krzaczkach. Zobaczcie, takie coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale wiecie co? Zrobimy z nim. Nie no, ona nagrywa. Okej. Słuchajcie, pewnie teraz widzicie, co to za żuczki są, bo ja nie mam pojęcia. Dlatego i nie mam też pojęcia, co wziąć za tło tutaj. No, ręki nie wezmę, nie? Słuchajcie, może takie suszki sobie fajnie siedzą. Te żuczki. Robert, ale może byś kamerę, ten, lampę włączył. Jeden już mi uciekł. Dobra, sprawdźmy, co to jest. Dobra. Jakie fajne kolory ma, słuchajcie. Od przodu jeszcze zrobimy, co? Tylko musiałbym jakiegoś tła, jakieś tło znaleźć. Dobra, odłożymy go potem na miejsce. Ale jest ty piękny. Moi mili, trzeba korzystać z tego, co mamy. Dobra, idziemy dalej. Tak, słuchajcie, naładowałem dzisiaj wszystkie baterie, wziąłem dodatkowe karty i dodatkowe źródła prądu typu powerbanka starego, znalezionego w szufladzie, ale działa. Wiecie, co jest? Wczoraj tu były modraszki, a dzisiaj nie widzę ani jednego. Czyżby Milenka nam wystraszyła?
No, może tak być. No życie, moi drodzy, życie. Tak też bywa, ale mamy już parę zdjęć. Także jak widzicie, jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wy też. Słuchajcie, chodzę i chodzę i chodzę i chodzę. I na razie nie widać. Dobra, mam pomysł. Nazwijmy ten odcinek specjalem. Co? Czy nie? Jak myślicie? Możemy tak zrobić? Powiedzcie, czy taka forma jest ciekawa. A, i zmienię chyba godziny nadawania. Będę wrzucał filmiki we wtorki. Bo przejrzałem statystyki. I we wtorki najczęściej siedzicie u mnie na kanale. Wybaczcie, że tak trzęsie, ale mnie kurna gryzą już od rana. Mogłem się wysmarować z czymś. A to jest ciekawe, słuchajcie. Tutaj coś mamy na tym. Kurczę, Paulina mi mówiła, co to jest za... Żmijowiec, właśnie. O, a tu padnięty ten jest. Trzmiel, no dobra, niech sobie jest. A tu mamy ćmę fajną. Dobra, to co, robimy im jeszcze zdjęcia? Bo widzę, że dzisiaj modraszka to nie będzie. Dobra, wybaczcie, że tak pod światło będę, ale nie mam innej opcji. Ale bardzo interesują mnie te żuczki tutaj. Ale tu mszyc jest. Może one wpieprzają te mszyce, co? Jak myślicie? To jest możliwe. Kurczę, muszków normalnie. Wybaczcie, że troszkę się zasłoniłem wami. Ale tu muszków, ale mam wachlarz. Dobrze, moi mili. Jak widzicie, no jestem tutaj 20 minut, tak? Bo jakiś czas mi pokazuje nagrywanie. W ciągu 20 minut można się postarać o jakieś zdjęcia, tak? Nie są to typowo sesyjne, czyli domowe zdjęcia. Takie jak sobie scenerię ustawimy. Jak pamiętacie, pracowaliśmy ostatnio ze skatunami i modliszką. Ale są, moi drodzy, i można podziwiać przyrodę z bardzo bliska. No dobrze. Napiszcie może, co, czy odpowiada wam taka forma filmów, specjali, gdy wychodzimy robić zdjęcia w terenie. A tymczasem życzę spokojnego tygodnia w pracy i widzimy się na kolejnym filmie. O czym będzie?
Nie mam pojęcia. Trzymajcie się, hej.